Liczne drogie panie i nieliczni, ale równie drogi, drodzy koledzy, panowie. Bardzo wam dziękuję w imieniu chyba wszystkich lekarzy i innych zawodów medycznych za to, że jesteśmy razem. Tak jak jesteśmy razem przy pacjencie na kompleksu, tak jesteśmy razem tutaj. Tak mimo wielu prób byliśmy razem z panią przewodniczącą, wszystkim samorządami, tak wielu kuluarowych, nie kuluarowych. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre. 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 Żaden z zawodów medycznych, żaden ze związków zawodowych nie zgodził się na propozycję ministra zdrowia. Dlatego apeluję już wyżej. Panie premierze Morawiecki, jeśli pan nas usłyszy. Panie prezesie Kaczyński, jeżeli pan nas usłyszy. Pan był i jest pacjentem. Nie chcę w to uwierzyć, że trzymają pana pod takim parasolem, że nie widzi pan, co się dzieje w polskich szpitalach. Że nie widzicie tego, że my umieramy razem z pacjentami. Że budynki są coraz starsze. Sprzęt jest coraz nowszy, ale nie ma kto go obsługiwać. To jest ten moment, żebyśmy coś zmienili. Dlatego proszę was, panie premierze i panie prezesie, wpłyńcie na posłów i posłanki partii rządzącej, żeby zagłosowali ten jeden, jedyny raz za tym, czego chcą ludzie. O to prosimy. Posłowie i posłanki, bądźcie z nami! Bądźcie z nami i z pacjentami! Wykrzyczmy to głośno! Bądźcie z nami! Bądźcie z nami! I z pacjentami! I z pacjentami! Bądźcie z nami! I z pacjentami! W imieniu swoim, powiedzmy, pokolenia średniego wieku lekarza, ale wciąż się czuję młody. Wielu z nas